Dzisiaj zajmiemy się pracą z mięśniami brzucha. Chciałbym Wam troszeczkę powiedzieć, dlaczego w ogóle warto na tym obszarze skupić swoją uwagę. My pracujemy w ogóle z brzuchem dosyć często, między innymi dlatego, że stanowi takie dość ważne ogniwo łączące ze sobą inne taśmy mięśniowo-powięziowe i bardzo często praca tutaj akurat przynosi bardzo dobre rezultaty. Między innymi kiedy? Jeśli otworzymy sobie atlas i zobaczymy, czego ciągłością są mięśnie skośne brzucha, zarówno skośny wewnętrzny, jak i zewnętrzny, a także mięśnie poprzeczne brzucha, zobaczymy bezpośrednią korelację z powięzią piersiowo-lędźwiową. Także u pacjentów, którzy odczuwają dość duże dolegliwości w odcinku lędźwiowym, kiedy testy jednoznacznie wskazują na to, że może to być problem przeciążeniowy, bądź też należeć do zarówno tylnej, jak i przedniej taśmy mięśniowo-powięziowej, powinniśmy przynajmniej to miejsce sprawdzić. Oczywiście w tym rejonie, poza samymi rozcięgnami mięśni, które przed chwilą wymieniłem, mamy też chyba najpopularniejszy z mięśni brzucha, czyli mięsień prosty. Sam sobie należy do przedniej taśmy mięśniowo-powięziowej. Będzie taką pośrednią kontynuacją mięśni prostych uda, bądź też powięzi mostkowej, czy też mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych. Także jeśli widzimy tutaj jakąś zależność, to też powinniśmy na te mięśnie zwrócić uwagę. Jak będziemy z nimi pracować? Skoro wiemy, jak one topograficznie leżą i w jakich kierunkach przenoszą siły, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że jest to generalnie 8 kierunków. Jeden z nich to oczywiście wzdłuż włókien mięśnia poprzecznego brzucha, tak jak przebiegają mięśnie skośne, no i oczywiście mięsień prosty. Jak sprawdzimy, w którym kierunku powinniśmy pracować, czy w ogóle powinniśmy pracować? Generalnie powinniśmy dotknąć mięśni brzucha, sprawdzić ich ogólny stan napięcia. Oczywiście przed przystąpieniem do takiej pracy dobrze jest zapoznać się z jednym z wcześniejszych naszych filmów dotyczących badania fizykalnego jamy brzusznej. Jeśli w tym teście nie wzbudza on jakichś naszych podejrzeń czy wątpliwości, możemy od razu przejść do działania. Także chwytamy ogólnie tkanki dookoła pępka i będziemy sobie przesuwać wzdłuż włókien poszczególnych mięśni. Jakby sama kolejność nie ma tutaj za bardzo znaczenia, także najpierw spycham tkanki od siebie, w poprzek, co będzie mi oczywiście wyznaczało kierunek mięśnia poprzecznego, mniej więcej po skosach, do dolnych łuków żeber, do kolca biodrowego przedniego górnego oraz oczywiście wzdłuż osi pionowej. Oczywiście te same ruchy będę wykonywał symetrycznie po drugiej stronie i wybiorę na początek jeden, ten, który wydaje mi się, że jest najbardziej ograniczony, czyli kierunek, w którym muszę wykorzystać troszeczkę więcej siły i też mięśnie wykazują tutaj jakiś opór przed moim działaniem. Terapia sama w sobie tak naprawdę jest kontynuacją diagnostyki, więc kierunek, który uznaliśmy za restrykcyjny, uznam, że w przypadku Moniki będzie to akurat wzdłuż włókien mięśnia poprzecznego brzucha. Tutaj akurat, gdzie trzymam, jest jego rozcięgno. Więc spycham do restrykcji i po prostu będę go tutaj trzymać. Będę powolutku pozwalał na to, by to napięcie roztapiało się pod moimi palcami. Oczywiście troszeczkę też przesuwam się po skórze, cały czas trzymając wybrany luz tkankowy. Mogę oczywiście też popracować jeszcze mniej dynamicznie, czyli po prostu chwycić wszystkie te tkanki, zepchnąć je do restrykcji i trzymać do momentu, kiedy poczuję, że sam tonus mięśniowy się tutaj zmienił, że przesuwalność uległa znacznej poprawie. Oczywiście
samych powtórzeń wykonuję tutaj tyle, ile same tkanki będą wskazywały na to, że potrzebują, więc ciężko jest tutaj jakąś jedną konkretną liczbę wskazać. Co robię po? Oczywiście zakładam, że nie tylko jeden kierunek mógł być restrykcyjny, więc sprawdzam wszystkie tkanki brzucha jeszcze raz, wybieram kolejny kierunek, który wykazuje mi jakąś restrykcję i pracuję z nim naprawdę w bardzo, bardzo podobny sposób. Kolejną techniką, jaką możemy tutaj użyć, jest technika na sam mięsień prosty brzucha. Może wyglądać już troszeczkę inaczej. Też w zależności od tego, jaką restrykcję pokazały mi tutaj tkanki, będę pracował oczywiście albo od wyrostka mieczykowatego mostka i od dolnych łuków żeber w kierunku kości łonowej, bądź też oczywiście odwrotnie. Przyjmuję, że w badaniu tutaj uznałem kierunek restrykcyjny w kierunku kości łonowej. Także zacznę pracę dość wysoko. Generalnie bardzo uważam przy pracy w samym tym trójkącie pomiędzy kątami żeber a mostkiem, dlatego że znajduje się tutaj splot trzewny, którego za bardzo nie chcielibyśmy uciskać. Przechodzę z jednej strony, wybieram lust tkankowy, pracuję tutaj bardzo płasko, wybieram, cały luz zatapiam się i powolutku pracuję z tą tkanką. Jeśli będziecie mieli zamiar pracować akurat ze swoim pacjentem także w obszarze jego przepony, bądź też mięśnia biodrowego lub lędźwiowego, zawsze dobrym pomysłem będzie też opracowanie tkanek brzucha akurat w tym miejscu. Także, jeśli będziecie za chwilę pracować z przeponą, dobrym pomysłem będzie wybranie luzu z okolic dolnych żeber i też próba odepchnięcia tych tkanek w kierunku dopępka. Bądź też, jeśli pracujecie bezpośrednio z mięśniem biodrowym i lędźwiowym, fajnym pomysłem będzie też wybranie tych wszystkich tkanek pod samą pętlą jelitową i odciągnięcie ich do siebie. Generalnie pozostałe wszystkie zasady, takie jak wybranie luzu tkankowego czy puszczanie samej tej tkanki, pozostaje bez zmian. Jestem pewien, że zaprezentowane tutaj techniki przydadzą Wam się w Waszej praktyce masażu czy też terapii manualnej. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów, czy to bezpośrednio związanych z taką pracą z ciałem, czy też z diagnostyką, czy innymi zagadnieniami związanymi z masażem, czy fizjoterapią, zostawiajcie na dole swoje komentarze, łapka w górę, zarówno tutaj, jak i na Facebooku. Czekamy na Wasze komentarze na naszym blogu www.projektmasaż.pl. Cześć!